roku 1994 rozpoczęliśmy działalność jako Agencja Pracy Tymczasowej. Agencje zatrudnienia mogły zacząć funkcjonowanie w Polsce ze względu na obecność koncernów międzynarodowych, które były przyzwyczajone do korzystania z usług pracy tymczasowej i agencji rekrutacyjnych. W ślad za nimi poszły potem firmy polskie. W tym samym roku otworzyliśmy w Warszawie nasze pierwsze biuro. Już rok później w Poznaniu otworzyliśmy nasze pierwsze biuro lokalne. Pierwsze biuro lokalne otworzyliśmy w Poznaniu i od tamtej pory można powiedzieć, że rozpoczęliśmy działalność na kilku rynkach, a potem szybko otwieraliśmy kolejne biura i w niedługim czasie działaliśmy już na terenie całego kraju. W roku 1999 do naszych usług wprowadziliśmy rekrutacje specjalistyczne. Rekrutacje specjalistyczne wystartowały w roku 99. Pierwsze były rekrutacje z obszaru IT. Po pół roku wystartowały rekrutacje w obrębie finansów i księgowości. I byliśmy wtedy pierwsi na polskim rynku, którzy zaproponowali tego rodzaju rozwiązanie. W roku 2002 wprowadziliśmy usługę outsourcingu kadrowo-płacowego. Randstad jako firma, która chce iść z rynkiem, a nawet szybciej niż ten rynek, śledzi to, co się dzieje, wprowadza nowe usługi, takie jak outsourcing kadrowo-płacowy, czy takie jak outsourcing procesów rekrutacyjnych. W tym samym roku Randstad został członkiem założycielem Polskiego Forum HR. Jako że zawsze zależało nam na tym, by prowadzić biznes w oparciu o najwyższe standardy jakości, w trosce o dobro i klienta, i kandydata, byliśmy z członkiem, założycielem Związku Agencji Pracy Tymczasowej, obecnie Polskie Forum HR, które jednym ze swoich najważniejszych celów miało i ma nadal utrzymywanie wysokich standardów jakościowych, jeśli chodzi o prowadzenie działalności agencji zatrudnienia. W roku 2004 minęło 10 lat naszej działalności w Polsce. W ciągu pierwszych 10 lat działalności, zaczynając od zera, staliśmy się liderem na rynku usług pracy tymczasowej, a w 2004 roku weszła w życie ustawa o pracy tymczasowej, która uregulowała naszą działalność. W 2005 roku otworzyliśmy pierwszy oddział typu in-house. Na pewno takim kamieniem milowym, dla mnie szczególnie istotnym, bo byłam niejako za niego odpowiedzialna, było wprowadzenie na polski rynek rozwiązania Randstad In-House Services. To było w 2005 roku. Uruchomiliśmy wtedy pierwszy pilotażowy projekt. Rok 2008. Powstanie Instytutu Badawczego Randstad. Powstanie Instytutu Badawczego Randstad wiąże się ze specyficzną rolą, specyficznym miejscem, które mamy na rynku pracy między kandydatami poszukującymi zatrudnienia, a firmami poszukującymi pracowników. Chcąc odpowiadać możliwie dobrze i w sposób pełny na ich pytania i potrzeby, powołaliśmy instytut, który regularnie bada, monitoruje sytuację na rynku pracy i stara się znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W tym roku Randstad zatrudniał już ponad 500 pracowników wewnętrznych. W roku 2009 Kajetan Słonina objął stanowisko dyrektora zarządzającego Randstad. W roku 2011 wystartował program lojalnościowy dla naszych klientów Randstad for You. Program lojalnościowy Randstad for You powołaliśmy do życia w 2011 roku. Jest to program dedykowany do naszych stałych klientów, w którym mogą wybierać nagrody spośród szerokiego wachlarza naszych usług, a także brać udział w wielu szkoleniach prowadzonych przez naszych ekspertów. Rok 2011 to również rozpoczęcie działalności cross-border staffing i skierowanie pierwszych pracowników do pracy za granicą. W ramach naszej usługi cross-border staffing wysyłamy pracowników tymczasowych za granicę. Pierwszy pracownik tymczasowy został wysłany do Holandii i oddany pod opiekę naszym oddziałom w tym kraju. W roku 2011 dołączyliśmy także do międzynarodowego projektu Randstad Award. Randstad Award jest największym międzynarodowym projektem zajmującym się wizerunkiem pracodawcy na świecie. Randstad w Polsce dołączył do niego w 2011 roku. Był to dla nas ważny moment, ponieważ po raz pierwszy zaczęliśmy zajmować się wizerunkiem pracodawcy. I ma to dla nas bardzo duże znaczenie, ponieważ chcemy dawać jak najpełniejszą informację dla naszych kontrahentów o tym, jakie czynniki wpływają na atrakcyjność pracodawcy z punktu widzenia pracownika. Takich odpowiedzi udziela właśnie raport Randstad Award.
Tego roku Klipperstad Amsterdam pierwszy raz odwiedził Polskę. Żaglowiec Stad Amsterdam to replika XIX-wiecznej fregaty, która powstała dzięki współpracy firmy Randstad oraz władz miasta Amsterdam. W 2011 roku mieliśmy przyjemność gościć ten statek w gdańskim porcie. Podczas dnia otwartego, który organizowaliśmy na tym statku, zerwała się ogromna burza. Tego dnia pomogliśmy wejść na trap prowadzący na statek wszystkim osobom, które chciały go zwiedzić. Dzięki temu uścisnęliśmy powitalnie dłonie 1634 osób. W 2013 roku liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych przez nas przekroczyła 25 tysięcy. W 2014 roku zmieniliśmy siedzibę główną firmy. Nasz nowy adres to Aleje Jerozolimskie 134 Warszawa. 20 lat kształtujemy rynek pracy. To jest bardzo fajna historia, bo z małej, rodzinno-przyjacielskiej firmy zostaliśmy numerem jeden w Polsce. Naszą misją jest kształtowanie rynku pracy, a elementem tej misji jest godzenie interesów naszych klientów i pracowników. I myślę, że dzięki temu uda nam się dalej rozwijać i utrzymać tę pozycję, którą mamy w tej chwili. Przez 20 lat firma była budowana przez wiele marek. Dziś działamy pod jedną silną nazwą – Randstad. Randstad to… Dynamizm, niebieski, profesjonalny, efektywność, dbałość o klienta, ciągły rozwój.